dostałem SMS-a od pana reżysera, napisz scenariusz. Odpisałem bez namysłu, tak, napiszę. Tydzień później dowiedziałem się, o co chodzi. Wiadomo, o czym jest piosenka. Dlatego w taką przestrzeń trzeba było przenieść naszych bohaterów. Cześć, jesteśmy Priscilla Galery, jesteśmy Vintage Shopem z Poznania i stylizowałyśmy wszystkich aktorów na planie. Bardzo ciekawa sytuacja. Myślę, że wręcz rokowy moment. Tak? My body and me. Witam serdecznie. Aktualnie znajdujemy się nad postacią głównego bohatera Mariusza, kumpla Błażeja. Właśnie będziemy kręcili to, jak on odbywa swój żywot. Zabiję go! Zamorduję, kurwa! Te kolce dostające. Jest to najcięższy kaktus, jakiego miałem okazję wozić na taczce. Naprawdę. Cięższego jeszcze nie wiozłem, serio. A wiozłem ich w życiu setki. A to jest najcięższy, naprawdę. Siedzę na osołku. Rozumiano. Raz, dwa, trzy. Mamy tam Mariusza, Duszana, Błażeja i Marzenę. Ty rozpoznajesz? Tylko ten ostatni z bękartem bez imienia. Reszta chłopaków jest ogólnie powiązana więziami krwi. Więzami. Więzadłami. Dajcie jednego mi. Błażej też tutaj nowy? Błażej będzie przy scenie nokautu.
się łatwo prowadzi, jakby co trzeba mocno pociągnąć. Idziesz po prostu normalnie, jak ten osioł ci będzie tam nie chciał iść, to też będzie fajnie wyglądało. Dobra, spadamy. Puść tego osła, puść! Puść go! Idziesz do tablicy, do tablicy! Osioł uciekł. Dobrze. Różne gwiazdy. Jest garść takich radzieckich. Mieszasz, wyciągasz, rozgwiazda. Wyciągamy, policja. To nie to, nie? Dobrze, dobrze, tak zróbmy. Osioł będzie tak bokiem, jeszcze go trochę bardziej odepchniemy od belki chyba, żeby jeszcze trochę słońce wyszedł. No. Tak? Proszę o zgłoszenie gotowości pionów. Cisza na planie. Proszę o ciszę. Kamera. Poszła. Akcja, idziemy. Jak wygląda procedura z psem? Procedura z psem wygląda tak. Bierzko, daj tę gaszkę. Bierzko. A ty tak. Bierzko, dobrze, hafer. Tylko żeby nie podarł spodni za szybko. Uważaj, Mariusz. Uważaj, Mariusz. Trzeba zajść bizony od Zawiecznej. Wzywam aktorów na plan. Poproszę statystów na plan. Trzy, dwa, jeden... Poczekaj, nie stop, bo się pojebałam. Na kiedy ja startuję? Na jeden. Dobra, gotowa? Proszę. Już ja bierzesz. Trzy, dwa, jeden, już! Akcja! Powóz jest ok. Powróz też jest ok. Dobra. Yo, this is exhibit. I'm gonna pimp your ride. Jedziemy! I już! Wyjemy! Dziki Zachód. Jak niewiele się zmieniło od tamtego czasu, prawda? Bezprawie, wszyscy pijani, zwierzęta na ulicach. I tylko rządzi pieniądz, tak. Dziki Zachód. Pieniądz i seks, wiadomo. Jak w każdym salonie.
te wszystkie cięcia dedykuję Błażejowi i Duszanowi. Dam z łasicem. Dobrze, dobrze, dobrą stopą. Jeszcze raz, okej. Okay. Lub, lub. Tak jak na prawdziwy Dziki Zachód przystało, tu mam mikrofon typu shotgun z nałożonym martwym kotem. A tu w drugiej ręce mam urządzenie legendarnej firmy Nagra. To jest firma założona przez Polaka Stefana Kudelskiego. Nie każdy o tym wie, ale to Stefan Kudelski dostał 4 nagrody Akademii Filmowej, w tym 2 Oscary za urządzenia nagrywające na planie filmowym. Wielkie dzięki. Cisza na planie. 3, 2, 1, już! Nadal byłem zaskoczony. Pomimo, że wiedziałem, ale i tak byłem zaskoczony. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Ekipa jest niesamowita. Jestem zachwycona osobami, które tu się zgromadziły. Jako kierownik planu mogę tylko powiedzieć, że to zaszczyt, że jestem w takiej grupie. Cisza! Akcja! Akcja! Ja miałam spokój. Na cierpliwość. Koniec, nie było to lekkie. Nie dla nas, ale... Dobra. Puszczamy. Właśnie zakończyliśmy zdjęcia i nic więcej nie jestem w stanie na chwilę obecną powiedzieć, gdyż mój mózg absolutnie nie działa. Jesteśmy knajpą w całości poświęconą Kazikowi Staszewskiemu i zespołowi Kult. Spodobał nam się pomysł Mikołaja i postanowiliśmy wesprzeć projekt nakręcenia teledysku. Silverado, City Kołużmina. Jest to park dla dorosłych i dla dzieci, gdzie można przenieść się w prawdziwy Dziki Zachód. Jeśli smutek cię dopadnie, samotnie spędzasz. Było ostro, naprawdę. Ostro. O kurde, tej. Że kres przyniesie śmierć. Mariusz i Błażej byli bardzo dzielni, są już po ataku na Kazika. Bardzo zmęczeni, że jako główne gwiazdy naszego teledysku już są złożone w bagażniku, będą jechały do domku. Najwyższy czas, żeby w końcu się wyspali. Twoja śmierć. Twoja śmierć, zapamiętaj, końcem wcale nie jest śmierć.